Dzisiaj zajmiemy się powięzią piersiowo-lędźwiową. Dobra. O samej powięzi piersiowo-lędźwiowej postanowiliśmy powiedzieć m.in. dlatego, że zazwyczaj skupiamy się na strukturach mięśniowo-powięziowych, które raczej czynnie generują moc w narządzie ruchu. Dzisiaj ta struktura będzie się trochę różniła, głównie ze względów fizjologicznych, ale też zupełnie inaczej będziemy starali się z nią pracować. Anatomicznie ta struktura rozciąga się od mięśni pośladkowych wielkich, w górę kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego, płynnie przechodzi w mięśnie najszerszych grzbietu i dociera aż do mięśni płatowatych szyi i według niektórych opracowań nawet do samego przejścia szyjno-botylicznego. Tyle o samej topografii, gdzie ona się rozciąga, ale dlaczego też jest ona w naszej praktyce taka ważna? Przede wszystkim przenosi ona siły z dużych struktur mięśniowo-powięziowych kończyn dolnych na kończyny górne, stabilizuje cały odcinek lędźwiowy i często nieprawidłowe napięcia w jej obszarze bądź w mięśniach, które bezpośrednio wpływają na jej napięcie, bardzo utrudnia ruchomość odcinka lędźwiowego. Oczywiście powięź piersiowo-lędźwiowa, jak każdy inny fragment ciała, jest strukturą zupełnie trójwymiarową, dlatego też chcielibyśmy pokazać Wam, jak mniej więcej wygląda ona w przekroju. I tutaj na wysokości kręgosłupa lędźwiowego L3 mamy wyszczególnione trzy różne blaszki. Jest to blaszka tylna, najbardziej powierzchownie leżąca, przyczepiająca się do wyrostków kolczystych. Mamy także blaszkę środkową, przyczepiającą się do wyrostków poprzecznych oraz blaszkę przednią, która przyczepia się również do wyrostków poprzecznych bądź też do łuków kręgu. Powięź piersiowo-lędźwiowa tworzy swoiste rękawy, które zawierają w sobie mięśnie stabilizujące odcinek lędźwiowy. I tak pomiędzy jej warstwą przednią a środkową znajdują się mięśnie prostowniki kręgosłupa, także pomiędzy warstwą środkową a przednią znajduje się mięsień czworoboczny lędźwi i bezpośrednio przednią mięsień lędźwiowy większy. Jej bezpośrednią ciągłością jest mięsień poprzeczny brzucha oraz mięsień skośny wewnętrzny. Można powiedzieć, że te mięśnie brzucha wymienione razem z powięzią piersiowo-lędźwiową tworzą pewnego rodzaju pierścień stabilizujący całą jamę brzucha i cały odcinek lędźwiowy od przodu, który jak widzicie nie jest specjalnie mięśniowo stabilizowany. Omówiona przed chwilą zależność pomiędzy powięzią piersiowo-lędźwiową a mięśniami skośnym wewnętrznym brzucha i poprzecznym brzucha tłumaczy od razu pierwszy z wektorów przenoszenia sił pomiędzy tymi strukturami w płaszczyźnie poziomej. I teraz możemy omówić dwa kolejne. Jeśli przypatrzymy się budowie włókien mięśnia pośladkowego wielkiego i włóknom mięśnia najszerszego grzbietu, ale po stronie przeciwnej, łatwo możemy się domyślić, że mięśnie te mają ze sobą coś wspólnego. I oczywiście niewidoczna tutaj wypreparowana powięź piersiowo-lędźwiowa przenosi siły pomiędzy dwiema tymi strukturami na skos. I oczywiście jest to zarówno ze strony lewej do prawej i z prawej do lewej. Ostatni kierunek przenoszenia sił wzdłuż powięzi piersiowo-lędźwiowej to oczywiście płaszczyzna strzałkowa. I tak jak widzieliśmy wcześniej na przekroju, pomiędzy blaszką tylną a środkową znajduje się cały mięsień prostownik i oczywiście wzdłuż niego powięź piersiowo-lędźwiowa przenosi siły.
Z powięzią piersiowo-lędźwiową będziemy pracować zupełnie inaczej niż z pozostałymi strukturami mięśniowo-powięziowymi. Do tego celu będziemy starali się przede wszystkim pobudzać receptory Golgiego. Do tego świetnie będzie sprawdzać nam się rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i teraz pokażemy Wam, jak można je dość łatwo wykonać. Jak już mówiliśmy, będziemy mieli trzy kierunki pracy. Jeden będzie wzdłuż mięśnia prostownika. Drugim kierunkiem będzie kierunek od mięśnia pośladkowego wielkiego do mięśnia najszerszego grzbietu. I trzecim kierunkiem będzie od powięzi piersiowo-lędźwiowej, właściwie od samych wyrostków kolczystych, do mięśnia poprzecznego brzucha i skośnego wewnętrznego brzucha. Żeby dowiedzieć się, w którym kierunku będziemy pracować z samą powięzią piersiowo-lędźwiową, oczywiście musimy ją zbadać, bądź test, który zrobiliśmy wcześniej, potwierdzić w taki palpacyjny sposób. Aby to zrobić, powinniśmy naszą dłoń położyć na samym środku kręgosłupa lędźwiowego, tak byśmy bezpośrednio dotykali wyrostków kolczystych. Dlatego, że jak mówiliśmy wcześniej, powięź piersiowo-lędźwiowa bardzo mocno przyczepia się do tych kostnych struktur, także położenie ręki w innym miejscu oczywiście znacznie zaburzałoby nasze badanie. Także przykładamy rękę na samym środku i teraz staramy się wtopić się w tą tkankę i przesunąć ją, czy to w kierunku od mięśnia pośladkowego wielkiego do mięśnia najszerszego grzbietu, czy też w kierunku powrotnym od samego środka, czyli od wyrostków kolczystych w kierunku mięśni brzucha, czy to do jednej, czy do drugiej strony, oraz od kości krzyżowej w kierunku do głowy i od głowy w kierunku kości krzyżowej. Wybieramy oczywiście kierunek, który naszym zdaniem był najgorszy i w tym kierunku będziemy pracować. Według mnie, w moim badaniu, gorszy był kierunek od kości krzyżowej w kierunku głowy i w takim kierunku będziemy chcieli teraz popracować. Żeby to zrobić, w zależności od literatury, jaką się posługujemy, możemy pracować albo zbierając tkanki najpierw od strony gorszej, następnie dopiero w kierunku lepszej, bądź też odwrotnie. My właściwie za każdym razem wybieramy wybranie najpierw tkanek do kierunku, który szedł nam lepiej, następnie wybieramy kierunek gorszy. Jedną dłoń położę nad samymi talerzami kości biodrowej, ściągnę ją w kierunku kończyn dolnych i drugą rękę przełożę pod pierwszą ręką, tak żeby moje ręce były skrzyżowane. Wybiorę tkanki w okolicach żeber i teraz odsunę jedną rękę od drugiej, wybierając cały luz tkankowy. W takiej pozycji będę chciał zostać około 3 minut, ale ze względu na próg pobudliwości ciałek receptorów Golgiego. Warto dobrać pozycję dla nas na tyle wygodną, żeby te 3 minuty upłynęły nam w miarę przyzwoicie, ergonomicznie i żebyśmy sami nie nabawili się problemów z kręgosłupem. Podczas wykonywania całej techniki mniej będzie liczyć się nasza siła, którą wkładamy w tą technikę, a raczej dokładne wybranie tego luzu, czas, jaki poświęcimy na wykonanie całości,
oraz skupienie się na takim subtelnym wrażeniu rozjeżdżania się naszych dłoni od siebie. Z tym, że oczywiście ważne jest to, żeby nasze ręce nie ślizgały się po tkankach, a raczej szły razem z nimi. Kolejną techniką jest technika pracy z powięzią piersiowo-lędźwiową ułożoną na boku. Będziemy tutaj wykorzystywać już techniki z masażu tkanek głębokich. Jest to dobra pozycja, ponieważ po pierwsze, nie zawsze możecie pacjenta położyć na brzuchu i wtedy pozycja na boku jest w sam raz. Po drugie, przy tym ruchu możemy od razu ćwiczyć kontrolę motoryczną miednicy, ponieważ przy ruchu pacjent będzie robił to pochylenie miednicy. Często przy dużych napięciach powięzi piersiowo-lędźwiowej i z racji tego, że ona wspomaga pracę mięśnia prostownika, mięśnia czworobocznego lędźwi, to pacjenci będą mieli znaczne przodopochylenie miednicy, więc praca z tyłem jest jak najbardziej wskazana i podczas terapii, i już do samej praktyki w domu. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, które warto wprowadzić pacjentom. Ok, teraz tak, jedna ręka stabilizuje talerz biodrowy i tą technikę mogę wykonywać otuszkami palców. Czyli wybieram luz tkankowy tuż nad kością krzyżową i następnie idę w kierunku do kręgosłupa piersiowego, a pacjent wykonuje tuż na miednicy. Jeżeli jest ciężko go tego nauczyć, to mogę wspomóc ten ruch swoją ręką, która leży na talerzu biodrowym. I powolutku cały czas na wybranym luzie tkankowym, wtapiając się jak najgłębiej, przesuwam się w stronę kręgosłupa piersiowego. Nie robię tego siłowo. Fajnie, pacjent będzie czuł podczas tego ruchu delikatne ciągnięcie, delikatne rozciąganie tych tkanek. Ewentualnie mógłbym zrobić to obiema rękoma, czyli wklejam się wygodnie. Pracuję oczywiście nad kręgosłupem, nad wrostkami kończystymi stroną, z jedną stroną tylko. Wybrany luz i pacjent tyłopochylony miednicy. Ok. No, jeżeli chciałbym użyć trochę więcej siły do tej techniki, na przykład nie czuję, czuję, że jest trochę za lekko, zbyt delikatnie, to mogę wykorzystać technikę miękkiej pięści. I teraz tak, wykorzystam sobie swoją miednicę, żeby nie siłować się tutaj z pacjentem i nie używać zbyt dużo siły z własnych rąk, a wykorzystać tego nogi. Prawa ręka na talerz, na kolce biodrowe przednie górne. Staram się mieć jedną linię pomiędzy trzeźwością trudnęcza a całym przedramieniem. Wybieram luz tkankowy, pięść miękka, kciuk w kierunku do głowy, wybrany luz tkankowy po jednej stronie i delikatne tyłopochylenie miednicy. I tak naprawdę z tą techniką mogę oczywiście pracować tylko w tym obszarze, do kręgów piersiowych, natomiast tak jak wcześniej Maciek wspomniał, powięź piersiowo-lędźwiowa będzie dalej włączała się w mięśnie płatowate, a być może nawet według niektórych opracowań w przejście potyliczno-szyjne, więc tak naprawdę mógłbym opracować całą tutaj strukturę. Natomiast szukam sobie, gdzie jest najwięcej restrykcji na tej tkance i oczywiście pracuję z nią w ten sposób. Przy zaburzeniach kierunku przesuwalności kość krzyżowa głowa możecie pracować także z wykorzystaniem zgięcia w odcinku lędźwiowym. Jest to bardzo fajna technika do wykorzystywania podczas siedzenia i skupiamy się na pracy przede wszystkim tutaj aktualnie w okolicy odcinka lędziowego. Staję sobie za pacjentem, znowu staram się, żeby był jedna linia pomiędzy ręką a przedramieniem. Wybieram luz tkankowy, palce skierowane do dołu i następnie wybieram luz tkankowy w stronę kości krzyżowej, a pacjenta proszę o zgięcie głowy odcinka piersiowego, a następnie lędziowego. Powolutku, powolutku. A ja odbieram luz tkankowy i idę w kierunku do kości krzyżowej. W ten sposób możecie ułatwić pacjentom, poprawić pacjentom zgięcie w odcinku lędźwiowym. Jest to bardzo częsty problem, dlatego że ludzie często ćwiczą mięśnie brzucha, ćwiczą cały kor, a tak naprawdę się okazuje, że potem kręgosłup lędźwiowy w ogóle jest nieruchomy i dochodzi do cały czas dużych kumulacji siły i do kompresowania odcinka lędźwiowego i stąd później różnego rodzaju problemy.
jeżeli chcielibyście popracować w zgięciu, natomiast macie wrażenie, że pacjent nie wiem, może zbyt szybko zrobić te zgięcie i spowodować np. dolegliwości bólowe w odcinku lędziowym, to bardzo fajne jest wykorzystanie piłki, przez co pacjent mocno wtula się w tą piłkę, automatycznie robi się zgięcie w odcinku lędziowym, ale nie jest w stanie przekroczyć tego zgięcia i wy już na tym zgięciu w odcinku lędziowym wybieracie luz tkankowy i pracujecie, przez co zwiększacie zgięcie, rozciągacie powięź piersiowo-lędziową. Bardzo subtelne ruchy. Nie musimy to generować jakiejś dużej siły, żeby pacjent odczuł dolegliwości bólowe, ale siłę, gdzie pacjent będzie czuł delikatne rozciąganie. W każdym bądź razie, jak się zapewne domyślacie, nie wystarczy popracować z samą powięzią piersiowo-lędźwiową, żeby pozbyć się problemów dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego. Równie ważne w tej okolicy będzie zawartość tej powięzi, czyli wspomniany wcześniej mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień prostownik, mięsień brzucha, czy też sąsiadujący z nią bezpośrednio bardzo ważny mięsień lędźwiowy większy. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że te techniki rozbudują Wasz warsztat pracy. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to wiecie oczywiście, gdzie nas szukać. Natomiast już kiedyś nagraliśmy odcinek pracy z mięsieniem lędźwiowym większym i tam macie, możecie kliknąć i obejrzeć sobie, jak się pracuje z mięsieniem biodrowo-lędźwiowym. I to było już tyle. Zachęcamy oczywiście do śledzenia naszego vloga, naszego fanpage'a i na razie. Do zobaczenia w przyszłości. Cześć.